Witajcie, moi drodzy. Na początek zrobię to. No, wszystko się wyjaśni. Tymczasem, aż dziwne, że nigdy do tej pory nie zrobiłem odcinka o jednym z najważniejszych tematów z punktu widzenia, wiecie, nie tylko znajomości biologii jako nauki, ale też tak praktycznie do egzaminów, do konkursów. Oto, moi drodzy, jak się przygotowujesz na przykład do matury, do konkursu biologicznego, czy do jakiegoś innego egzaminu, niedługo do egzaminu ósmoklasisty, to nigdy nie wiesz, czy trafisz na układ nerwowy. Nie wiesz, czy trafisz na układ pokarmowy, budowę komórki, fotosyntezę, rozmnażanie sosny, ale wiesz, że na pewno będziesz się mierzyć z metodą naukową na 100%. Dlatego bardzo zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Metoda naukowa, zapraszam. Metoda naukowa. A cóż to takiego? Jaka metoda? Metoda na co? Jak to rozumieć? Zacznijmy, jak to zwykle się powinno czynić, od początku. Wszystkie fakty, informacje, które szkoła z takim zapałem stara się wtłoczyć wam do główek, zostały kiedyś przez kogoś, jakiegoś naukowca odkryte, opisane i dzięki temu coraz lepiej rozumiemy świat. Ale czy jest jakiś spójny sposób, jakiś schemat postępowania, który nadaje wszystkim naukowcom pewien sposób myślenia? No skoro zadałem to pytanie, możecie być pewni, że coś jest na rzeczy. Otóż sposób poznawania wiedzy i przekazywaniu jej światu to właśnie metoda naukowa, albo inaczej, jest to sposób badawczego docierania do prawdy. Piękne, prawda? Mamy jako ludzkość narzędzia, by starać się dociec prawdy o otaczającym nas cudownym i tajemniczym świecie. Jak więc ta metoda dociekania prawdy wygląda? Oto seria kroków, które należy podjąć. Krok pierwszy. Dokonanie obserwacji w świecie. I już na początku bądźcie czujni, proszę, bo słowo obserwacja jeszcze się pojawi, ale będzie miało trochę inne znaczenie. No i podajmy sobie przykład. Zauważyliście, czy zaobserwowaliście, że długo żując skórkę od chleba pojawia się słodkawy smak. Zwróćcie uwagę, to taka obserwacja z życia. Nie planowaliście tego, to po prostu wasz ciekawski umysł zainteresował się czymś i jego uwaga została chwycona. Krok drugi. Stawiamy problem badawczy, bądź inaczej pytanie badawcze. Skoro już dostrzegliśmy coś, trzeba sobie zadać pytanie o przyczyny tego zjawiska. No i w tym miejscu bardzo ważna jest wasza dotychczasowa wiedza, pewien taki ogląd na badane zagadnienie, bo jeśli nie wiesz nic, to szansa, że uda ci się rozwiązać problem, no jest raczej mała. No to co my wiemy w temacie słodkiej skórki od chleba? Słodki smak wynika z obecności cukrów. Ale nie wszystkie cukry są słodkie. Nasze języki rozpoznają jako słodkie cukry proste bądź dwucukry. Natomiast te cukry złożone raczej takie nie są. No na przykład skrobia, cukier zapasowy u roślin, który obecny jest m.in. w ziemniakach i ziarnach zbóż. A, ciekawe. Wydaje się, że to może być dobry trop do zbadania. Czy ślina trawi skrobie? Czy substancje zawarte w ślinie rozkładają skrobie? Czy enzymy zawarte w ślinie powodują rozkład skrobi? Wpływ substancji zawartych w ślinie na skrobie. Powyżej macie kilka przykładów problemów badawczych. Zwróćcie uwagę na ostatni, który nie jest pytaniem. Taki równoważnik zdania o schemacie wpływ A
na B jest także poprawnym problemem badawczym. Zwracam Wam uwagę, bo czasem na testach czy jakichś egzaminach autorzy pytań lubią łapać uczniów, którzy wyuczyli się na pamięć, że problem badawczy to pytanie. No dobrze, krok trzeci. Hipoteza. To jest, moi drodzy, przewidywana odpowiedź, prawdopodobne rozwiązanie naszej zagadki. No i zobaczcie, żeby mieć jakiś pomysł na prawdopodobne rozwiązanie, znowu potrzebujemy wiedzy. No więc naszą hipotezą może być zdanie. Ślina zawiera substancje, które powodują rozkład skrobi na prostsze cukry, które są słodkie w smaku. No i teraz najciekawsze, krok czwarty. On się pięknie nazywa weryfikacją hipotezy. Przełóżmy to na mowę wspólną, a więc sprawdzamy, czy mamy rację. Weryfikować hipotezę można przeprowadzając obserwacje lub doświadczenie. Pamiętacie, już wspominałem w kroku pierwszym o obserwacji, ale to, co tutaj nazywa się obserwacją, to jest bardzo konkretne, to jest zaplanowane działanie w oparciu o nasz problem i hipotezę. I to nie jest taka obserwacja, gdzie wiecie, jesteście na spacerze, coś Was zainteresowało. Ta obserwacja będzie sprawiała, że my się dowiemy czegoś o naszej hipotezie. I podczas takiej obserwacji nie wolno nam zmienić warunków, w których znajdują się obiekty naszych badań. Podam przykład. Gdybyśmy do zweryfikowania hipotezy potrzebowali na przykład znajomości liczebności ptaków jakiegoś gatunku na konkretnym obszarze, a więc naszym zadaniem jest przebrać się za krzak, siedzieć z lornetą, udawać, że nas tu nie ma i liczyć ptaki. Oto obserwacja, zaplanowane działanie w celu zweryfikowania jakiejś hipotezy. Drugim sposobem, tym dla nas dzisiaj istotniejszym, to doświadczenie, a więc weryfikujemy hipotezę przez przeprowadzenie jakiegoś doświadczenia. I tu wręcz przeciwnie, musimy coś zmienić, by się przekonać, czy mamy rację. Kiedy mówię coś zmienić, mam na myśli zmianę jednego i tylko jednego czynnika, by się przekonać, czy ten właśnie czynnik ma wpływ na nasze badania, taki wpływ, jak nam się wydaje. No to spróbujmy zaplanować teraz doświadczenie, które pomoże nam odkryć, czy mamy rację z tą śliną, enzymami i z tą skrobią. No więc tak, czego możemy potrzebować? No potrzebujemy skrobi, potrzebujemy śliny, naczyń, jakichś łyżeczek, czegoś, co nam tę nieszczęsną skrobię wykryje. I kolejny raz, kiedy potrzebujemy wiedzy. Otóż fantastycznie do wykrywania skrobi nadaje się jodyna do kupienia w każdej aptece. No i znów mamy kolejny kłopot. No bo skąd będziemy wiedzieli, że nasze działania faktycznie są tym, czego szukamy? No bo wyobraźmy sobie, wezmę, zabarwię jodyną, trochę skrobi, rozcieńczę wodą, solidnie tam napluję i po jakimś czasie mi się to wszystko odbarwi. Co mi to daje? No nic mi to nie daje, nie mam pojęcia, co spowodowało odbarwienie. Może ślina, może coś innego, może to czas, może dostęp powietrza. Musimy mieć coś do porównania i tak oto pojawia się przed nami próba badawcza i próba kontrolna. Wykonując doświadczenie, gdzie zmieniamy jeden z czynników, no w naszym przypadku będzie to dodanie śliny, potrzebujemy też takiego samego zestawu, ale bez tej zmiany, by można było porównać obie te próby. Dość gadania, przyjrzyjcie się teraz przez chwilę temu doświadczeniu.
Po jego przeprowadzeniu otrzymamy jakieś wyniki. No i na podstawie tychże wyników przechodzimy do kroku piątego, a więc formułowanie wniosku. Wniosek jest potwierdzeniem bądź odrzuceniem hipotezy. No i w przypadku, kiedy analizując dane stwierdzamy, że mieliśmy w hipotezie rację, wówczas przyjmujemy tę hipotezę i wniosek może brzmieć: dzięki serdeczne, że byliście ze mną do samego końca. Jak zwykle gorące podziękowania składam dla moich patronów z Patronite, którzy tak dzielnie pomagają mi w rozwoju tego kanału. Życzę Wam, moi kochani, dobrego dnia i jak zwykle do następnego razu.